Ten podły jeb, glut, Spysiński. Wracając do smutnej rzeczywistości. Smutnej, ponieważ przed chwilą mówiliśmy o sztucznych konfliktach. O tym, że konflikty fejmu powinniśmy. Yy, no, brać tak. Patrzeć, na, patrzeć na, na nie tak z przymrużeniem oka. Yy, powinniśmy. No po prostu nie brać ich na poważnie. Powinniśmy. Kpatrzeć na to wszystko jak, jak, na, jak, na, jak na show. Jak na reżyserowane show, w którym jest scenariusz, i oni wedle tego scenariusza lecą. Natomiast są osoby, które niestety scenariusza nie posiadają. Są osoby, które niestety tego reżysera również nie posiadają, i są niestety takie z natury, że to są w 100% one. I ostatnio Daily Magical na swoim Twitterze napisał takie oto rzeczy, które zaraz Bog z Ulfikiem nam przekażą. Mega beef, nie? Pomiędzy nim. I kamera bojem, i Nikitom. no i jest, moi drodzy, odpowiedź na niebieską stronę Pani Nikity, moi Aha. Tylko dla fanów. Pani Gochlina. Ja ogólnie, sorry, nie wiem, nie? No kurwa nie, no to... Ja wam coś przeczytam. Dr. Frozen, siemaneczko. Ja wam coś przeczytam, moi drodzy. Daniel Magical na swoim Twitterze napisał tak, to napisał Daniel Magical, żeby nie było, że ja tak mówię teraz. Śniło mi się, że moja mama założyła niebieską stronę. Zaczęła wstawiać piękne milfowe fotki z klasą, szpilki, malowane usta. Nie jak niektóre polskie influ, przecież kobieta, jak wino czy coś takiego goliznę człowiek żyje. Po czym napisał takie coś? Widzowie, to aluzja i pewien test, eksperyment. Aż takich posranych snów nie mam. Następnie wstawił takie zdjęcie. Powiedział, że niebieski to nie tylko kolor. Nie, niebieski to nie tylko kolor nadziei, przepraszam. Musi być bait, nie? Moi drodzy, ja nie wierzę, że to jest. Real. Moi drodzy, jakby bardzo bym prosił teraz na czacie, żeby się każdy wypowiedział, co o tym sądzi. Bo to jest to dla mnie dziwne, No, news dnia. News dnia, widzicie? Jak to zobaczyłem, to mówię sobie tak... Jak to zobaczyłem, to ja powiem, pomyślałem sobie tak, czy na przykład czy zdążę dobiec do umywalki, czy, zdo, czy, czy zdążę na przykład yy, dobiec do toalety, czy nie zdążę w ogóle wyjść z pokoju i na przykład muszę pawiować gdzieś tutaj w kącie. To była moja pierwsza myśl. E, zdążyłem moi drodzy, long story short. E, zdąży, zdążyłem, także, także z tego się bardzo cieszę. Natomiast Daniel Medjicka nie ma w sobie takiego czegoś jak e, nawet nie wstyd, tylko on nie ma poczucia tego, jak bardzo obleśnym typem jest, jak bardzo obrzydliwym, takim, takim po prostu ohydnym człowiekiem jest. I to jest w tym wszystkim najgorsze, ponieważ on wstawiając kolejne wpisy. E, <laughs> buduje swój wizerunek w taki sposób, że mimo, że wszyscy uważają, że on jest oblechem najgorszym, to on jeszcze utwierdza ich w tym, żeby oni na pewno nie zmieniali zdania, żeby oni na pewno myśleli, jak widzą Daniel Magical, to od razu, żeby ich wzdrygało na samą myśl. Dodatkowo, ktoś ostatnio wstawił jakiś obleczny pis o Nights na Twitterze, coś tam, żeby z nią, wow, że bardzo, bardzo FIFA rafa i na to Daniel Magical również odpisał. Nie wiem, czy mam tego screena, Natomiast odpisał w jeszcze gorszy sposób niż. Tak. Napisał tak: Biorę ją w ciemno, będę tym pierwszym moim obrzezanym siórem ją spość. Nie wiem, co ma w głowie, ale to jest mentalny, nie wiem, 12-latek, 14-latek, albo 14-latek, ale taki, którego nie lubią bardzo w szkole, który chce powiedzieć coś śmiesznego, ale jak tylko otworzy buzię, to wszyscy mają takie stary. Zamknij ryj w końcu, nie? Nie odzywa się już nigdy więcej. Jakby na bank nie będą tam żadne y, hardfoty. Nie wierzę w to, bo sprzedanie matki w takim stylu. No właśnie i teraz tak, temat do przemyślenia, moi drodzy. Z jednej strony y, można by sobie pomyśleć, że faktycznie Daniel Magical nie zrobi czegoś takiego, że jak można było w ogóle coś takiego zrobić ze swoją mamą, że jak można swojej mamy założyć niebieską stronę, że przecież tam nie będzie żadnych właśnie takich rozbieranych zdjęć, no bo kto, był nikt nie sprzeda swojej matki. Ale moi drodzy, trzeba pamiętać to o tym, że Daniel Magical sprzedał swoją matkę, że on sprzedawał dosłownie y, nagrania, y, do, sprzedawał dosłownie jej prywatność i na tych na, na, na transmisjach na żywo, y, wiedząc, że ona ma problem z alkoholem, dopro, doprowadzał ją, ewentualnie pozwalał doprowadzać się jej, ewentualnie doprowadzała się sama, a on wszystko to y, puszczał w eter. Jak na przykład robiła pod siebie, albo jak podchodził do niej i lał ją kulą ortopedyczną. Także. Sprzedanie swojej matki już nastąpiło bardzo dawno. Powiem tak, i tutaj nie chodzi o Nike. Bardzo dużo korzystam z x i widzę, że ludzie często przekraczają granice hejtu. Tak. Na, na Twitterze bardzo, bardzo mocno. I przychodzi im to z ogromną łatwością. Takiego hejtu jak na Instagramie, to nie, 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 nie chcę powiedzieć, że nie ma nigdzie. Tylko wiesz, jakby porównuję sobie strony Facebook, Instagram, YouTube i Twitter, no to, to na Twitterze jest sieka, wiesz, bez, bez zapamiętania. No, to by było mocne. Chociaż. Jakby tam się wszystkiego można spodziewać. Uważam, że to jest bait osobiście, że, że to będzie fake. nie? Też gdzieś tam w pierwszej chwili może tak myślę, że Morto jest fake, że Morto jest bait, żeby tylko ponad kolejny mówili o Danielu Medicalu, Natomiast yy, o, tak samo tak samo mocno myślę o tym, że Najpierw ludzie pomyślą, że to bait i on będzie mówił, aha, bait, bait, a później jednak założy faktycznie taką, taką stronę, żeby powiedzieć, no jest to, tak dla testu, eksperyment, żeby zobaczyć, ile, ile ludzi to wykupi. Najobrzydliwsze? Nie, najobrzydliwsze w tym wszystkim jest to, że ludzie faktycznie to kupią. Że nie pociągną tego dalej, a jeżeli zrobią tak, że Ej, znaczy, rzeczywiście odpalą blue Side, e, i blue to, to uważam, że tam będą takie foty jak ta na przykład na tym, nie? Że może stopa gości, nie? A ty jak myślisz? Ja myślę, że bejcior. Że... Stopa gości w rajstopach, jak już to może coś takiego będzie, nie? Ja myślę, że to Murbeton Gira. jest bejcior. A jeśli się okaże, że to jednak jest real, to tam nie będzie nic... No, to, to, to będzie wyglądało jak to zdjęcie. Że pani Gosia na przykład będzie na fotelu ubrana i to tyle. Tak obstawiam. <laughs> żeby będą wielka stupa. No jakby. Jezus, już na święcie przerażających <grym> czasów doczekaliśmy, nie? Zobaczmy jakby opinie, bo warto sobie przejrzeć też Twittera dla opinii związanej właśnie z tą sytuacją. Moi drodzy, jak zobaczę to gdzieś, to autentycznie zostaje gejem. O. Korona 123. Konkurencja tak. dla Nikity. Tak, tak. Ostatnio, ostatnio była dziewczyna. Może Magicka po prostu doprowadza kobietę do, do czegoś takiego, że one zaczynają faktycznie o tym myśleć. Bo była, była Magikala również, już ma chyba w tym momencie. I obecny rzeczony tej, tej byłej Magikala również powiedział, że na, tym, na, tym, na tej niebieskiej stronie razem z nią będzie występował. I będą się fajnie bawić. Tu w ogóle, o, w ogóle zaraz się wypowiem też o, o tym, jak Madzia pomoże rozkręcić. Może pomoże, nie wiem. Jakby Nie interesuje mnie to. Nikt normalny tego nie kupi. Jak upnioła Siema. Przerażające jest to, że Menelica jest panią Gochą, a nie za straną Gochą 3 złote. Przerażające jest to, że Menelica. Pa... Że... Panią Gosią, a. Nie... Przerażające jest to, że Menelica jest za... panią Gochą, a nie za od Gochą 3 złote. Czemu to jest przerażające? W sensie, że tak o niej mówią? Że pani Gosia mówią? Z Gochany, jak Gosia. Z jak on nie bejtuje. O tutaj widzę, o tutaj akurat nie wiem czy pokazywać to. Nie wiem czy oni też to pokażą. O tutaj nie wiem, czekajcie, bo ja... A tak, nie pokażą tego, bardzo dobrze, bo tutaj jest zdjęcie właśnie yy, Gochy, która... Yy, Pamięć złotej rybki. Co powiedziałam, pani Gosia? Ja powiedziałam pani Gosia? O Jezu, to errata, Gocha. Yy, na tym zdjęciu widnieje właśnie Gocha, która yy, której nie chciało się iść do łazienki, tak to, tak to nazwijmy. Peter jest niebezpieczny. A to, no tak, Edgy. Edgy, Edgy, no. Tak, rekreacje wizerunku, propaganda osiepająca w wykonaniu Boxdella i TP, to mnie e, przeraża. To znaczy, wiesz, jeśli chodzi o Gochę, no to ta metamorfoza wizerunku już była jakiś czas temu, i że wiesz, że ona poszła gdzieś tam do e, do kosmetyczki i wyglądała, wiesz, na zadbaną i później poszła do do Cloud się tam bić i faktycznie zlała Nikitę, ale ja, ja wierzę w przemianę, natomiast... Natomiast, no tutaj jeśli chodzi o no to jest natomiast i koniec. że mam stream. To jest zajebiste od takie coś, bo tylko dam na, na swój ryj, dam ten i teraz mogę wam na przykład... Ja pienię. O, o dobra, tu, są sam, tu sam ten. Tam, tam Pierwsze spadnie. zdjęcie na niebieskiej. Jezu. <grystanie> Jezu. Bardzo się po prostu Stopi rudnicie, nie? Stopiska. Nie powiem. Story. Nie powiem już, że nic mnie nie zaskoczy. W jestem na to gotowy. Muszę być, bo jak coś, to na pewno zobaczę to na X. Ciekawie, jak dużo osób to kupi, by tasować się do 50-letniej alkoholiczki. Sery was to jakoś Giry. oburza. Kobieta, która leżała w stronę, zażegana, wygłodzona. Ty, ale z drugiej strony, bo patrz, śmiejemy no. się, nie? Dawaj. Ale jakby nie było, to. No akurat do Daniela, no to on tam wiadomo, wypowiada się o mnie, wiem, więc jakby nie, nie chce nie mi się tam gadać o nim. A na przykład pani Gosia, no to zmieniła trochę swój lifestyle, nie? Była ostatnio... Okej, okay. okay, dobra, JH, widzę o czym mówisz, nie? Tylko że... Serio, myślałem, że tutaj to nie zostanie poruszone, ale o czym mówimy, no weź się, kurczę pieczone. Ja odrzucił no. ten e, dzień z nią, jak gdzie ona... No to, no to jeszcze mówimy, nie to no, porównywanie, tak, bo chciałem powiedzieć o Guralu. no to pogadajmy teraz o Guralu. No też inna kwestia, no ale jeśli chodzi o metamorfozę, to wystarczy zobaczyć jak ona się zachowuje. To się, nie, może, może faktycznie zmieniło się to, że, że już, że w innych ciuchach chodzi, to się może zmieniło, ale cały mental to jest ciągle to samo. A do jakiejś yy, kaplicy, nie? No walczyła też, nie? Walczyła, pokonała Nikitę, jakby wzięła się za sport, nie wiadomo jak ona tam wygląda teraz sportowo, czy ona trenuje dalej, czy nie. Tak, na bank. Ale, kurwa... Z drugiej strony to już na pewno nie można o niej mówić tak, jakby to było kiedyś, nie? Eee. Yy, nie można? A czemu?